Idziemy do zastrzeżonej strefy. Nie lubię tego fragmentu JBA, naprawdę nie cierpię, bo trudno się tutaj przekradać. Co ja mam w ogóle wybrane za sprzęt? Powolutku, nie spieszymy się. Chowamy się tu. Ten koleś ma różne sposoby zachowania, albo on idzie właśnie do tego fragmentu jak tutaj, albo idzie całkowicie gdzie indziej, gdzie on tam jest. Spróbujemy go wywabić, niestety musimy go wywabić. Jeszcze raz. Wypad stąd. Teraz jeszcze raz, żeby on się zainteresował hałasem i światłami. I możemy zasuwać. Wygasić te światła. Szybciutko. O. Gdzie są drzwi? Cholera, nic nie widzę. Łamuję się tutaj. Trzyzapadkowy wytrych. Znaczy zamek. Wytrych. To jest W, D, E, A i D. Dualne. Zamykamy drzwi, żeby nic się nie pokumał, że tu ktoś wchodził. Nie robimy tu za dużo hałasu, bo tutaj śpi koleś, który ma koszmary. Jego największy koszmar jest obok niego. Ale on o tym nie wie. Spokojnie, nie martwimy się, ten koleś się zmartwił z gaszonymi światłami po prostu. Pierwsza szafka przeszukana, tu stoi druga. Dobra, dwie szafki przeszukane. Teraz taktyczny porad. Proponuję schować się pod łóżko. I będąc pod łóżkiem, strzelić quick save'a. O. To tyle, jeśli chodzi o taktyczne porady. Wracamy. Aktualizujemy radar. Nikogo nie ma w okolicy. Przy tego szmaciarza, który zapalił światło. Dlatego zasuwamy jak najszybciej tutaj. Włamujemy się tutaj. Nie bez powodu to jest zamknięte. Kombinacja S, W i A. Czterozapadkowy. D. Witamy w kwaterze numer 3. Gdzie tu jest szafka? Tutaj jest szafka. Czwarta szafka jest u Emila w jego sypialni. Jednak na tym etapie nie możemy się tam dostać. Nie wiem, czy to jest bug, czy celowo tak zaplanowane, ale jeśli wejdziemy do sypialni za Emilem, to nie będziemy mogli potem wyjść. Żeby po prostu nie będziemy mogli otworzyć drzwi, no tak. Teraz. Wyłazimy przez okno na zewnątrz. Tu nikogo nie ma. Także nikt nas nie zobaczy. Teraz zasuwamy tutaj. Nienawidzę tego fragmentu platformowego z tymi durnymi skrzynkami. Tak, teraz tu na rurę. Na rurę, jak się wchodziło na rurę. Tak, teraz tu. Na balkon. Wskakuj, wskakuj, Fischer, wskakuj. O, jesteśmy pod apartamentem Emila. Emila na razie nie ma w pokoju. Wchodzimy tutaj. Tu jest safe, ale nie zdążymy się do niego włamać. Jedyne co możemy zrobić, to schować się tutaj. I czekać.
Ja sprawdzę, czy... Tak. Mogę wyciągnąć bezpieczny mikrofon, nikt nas dalej nie widzi. Spróbujemy nagrać Jamie'ego. I still think you're worrying too much. When you've got red mercury on side, Jamie, it's impossible to worry too much. You're probably right. So can I see those schematics? Pięknie. Let me fetch the blueprint from the safe. Wait here. Tak. Emil idzie po plany. Sprawdźmy tymczasem cele, żeby niczego nie pominąć. Tak, skanowanie planów, bla bla bla. Pozbycie się zwłok. Tego nie musimy robić, bo to, jak widać, nie skutkuje spadkiem zaufania. Pozbycie się zwłok trzeba zrobić na początku, jak nie powiedziałem chyba tego jeszcze, ale wyjątkowo w tej misji nie będziemy wracać do miejsca, w którym zaczęliśmy. Skończymy w łazience, przez której weszliśmy. Będziemy kończyć ciekawą sceną. Mamy głosy Emila, Enrique i Jamie'ego. Brakuje Mossa. Kto tam jeszcze jest? Nieważne. Zostało nam 15 minut, o wiele, wiele za dużo, żeby zakończyć tę misję. Let me get back to the lab and we'll get this thing made. Good night, Jamie. Ładny sweterek. No i dobra, i proponuję tutaj wolność quicksave'a, żeby nie powtarzać tej sekwencji całej. Czekamy tutaj, tu mamy szafkę z czwartym zestawem profesjonalnych informacji, czy tam prywatnych, nieważne. Niestety Emil przeszkadza zarówno w jednym przeszukaniu szafki, jak i dostaniu się do sejfu. No, gdzie ta szafka cholerna? Ruchy, bo Emil zaraz stanie znowu. Ale doszedłem aż tutaj, pięknie. Włamujemy się do sejfu, póki Emil siedzi. Coś mi mówi, że te durne animacje sprawią, że nie zdążę. To jest zabawa, którą trzeba wykonać za pierwszym razem, niestety. O właśnie, czyli już po ptakach. Ostatnia zapadka. Byle tylko Emil teraz nie wstawał. Szybko, szybko, Fisher, szybko. Skanuj, 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 skanuj. Pięknie. Kocham cię, stary. No i dobra. Zaraz kończymy misję. Możemy się pobawić z komputerem. Proszę, to się nazywa haker. Co mamy w mailu? Bla bla bla. Co mamy? Kod do workshopu 1337. Nie wiem dokładnie, co to jest ten workshop. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie zdobyliśmy do niego kod. Teraz skończymy misję. Przeglądamy jeszcze raz cele. Przeskanowane, złożone miny, nagrane głosy. To niepotrzebne, to niepotrzebne, to niepotrzebne.
Personalne i profesjonalne. Znaczy personalne jedno jest u Emila, drugie u Mossa. Tu się nie różni, możemy dostać. Nieważne, niepotrzebne nam to. To w następnym podejściu będziemy robić. Teraz został nam ostatni fragment. Wydostanie się z tego zadupia do łazienki, po której przyszliśmy. Z której przyszliśmy, o tak. O tej dokładnie. Dawaj, Fischer. O Boże. No i tu będziemy kończyć tę misję. O dziwo. I widać, zegar już zniknął. Mixing business and pleasure can get tricky. You're telling me. I'll tell you what. Next time, bring flowers. This time, I'll let you slide. Cóż za zakończenie. Koniec misji. Zadania wykonane, te, które trzeba było wykonać. I tyle. Nawet wynoszenie ciała nie zostało zaliczone jako niezaliczone, tylko anulowane. Co odblokowaliśmy? To było. Smoke. Granat soniczny. Ciekawa rzecz. Drugi Bayer. Drugi update do hakera. Świetna sprawa. Ocena 100%. Świetnie. Tak jak trzeba. Bardzo szybko to zakończyliśmy. Tak więc dzięki za oglądanie. Zapraszam do misji numer 7 na statek wycieczkowy. Bardzo klimatyczna i fajna misja. Ładna misja. Dzięki za oglądanie. Na razie.